Ukochani, przez krzyż Chrystusa, aż po krzyż, bracia i siostry, jak bardzo musiało boleć serce Pana Jezusa to, że ci, którzy byli w narodzie żydowskim, narodzie wybranym, przodownikami wiary, moralności, Jego wcielonego Boga z miłości, uniżonego, oskarżyli, że działa mocą diabła. Bardzo bolesne oskarżenie. Pobądźmy w chwili ciszy w tym bólu Jezusa, którego doświadczał w związku z odrzuceniem przez ludzi. Moi kochani, trzeba nam pójść dalej, głębiej i uświadomić sobie, że każdy nasz grzech, każde nasze nieposłuszeństwo Bogu, każde zmarnowane natchnienie Ducha Świętego to taki sam ból serca Jezusa. Przepraszajmy dziś Jezusa za wszystkie nasze zaniedbane inspiracje myśli Ducha Prawdy. W czasie naszych ostatnio czwartkowych czuwań rozważamy postawę grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Grzechu, który jest nieodpuszczalny, bo jest świadomym odrzuceniem Boga. Ktoś wie, że Pan Bóg jest największym dobrem i szczęściem człowieka, ale odrzuca Boga, nie chcę Boga, nie chcę Jego miłości. Postawy, jest ich 6, które prowadzą finalnie do tego grzechu, to przypomnijmy sobie, rozpaczać albo wątpić o łasce Bożej, grzeszyć zuchwale w nadziei miłosierdzia Bożego, sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej, zazdrościć albo nie życzyć bliźniemu łaski Bożej, mieć zatwardziałe serce na zbawienne natchnienia, odkładać pokutę i nawrócenie aż do śmierci. Dziś postawa mieć zatwardziałe serce na zbawienne natchnienia. Moi kochani, na początku tej refleksji trzeba nam sobie solidnie uświadomić albo odnowić wielką potrzebę życia duchowego, prowadzenia życia duchowego. Niech każdy z nas teraz pomyśli, czy ja takie mam ustawione myślenie, działanie, niezależnie kim jestem i co robię, że chcę być człowiekiem duchowym, że chcę prowadzić życie duchowe, niezależnie kim jestem, że można powiedzieć o mnie, ja sam, a poniekąd także inni. Tak, on prowadzi życie duchowe. Ja prowadzę życie duchowe. Z wielką mocą powiedział o tym ostatnio do papieża Franciszka i pracowników Kurii Rzymskiej ojciec Raniero Cantalamessa. Kaznodzieja domu papieskiego, drugą konferencję wielkopostną wygłoszoną w kaplicy Redemptoris Mater w Watykanie wygłosił 2 tygodnie temu. Widziałem zdjęcie na stronie Radia Watykańskiego właśnie w tej kaplicy Redemptoris Mater, jak ojciec Raniero z powodu swojego podeszłego wieku siedzi za stolikiem z mikrofonem, a ojciec święty w pierwszej ławce i pracownicy Kurii Rzymskiej słuchają Słowa Bożego. I co usłyszeli? I to są słowa także do nas. W kontekście dzisiejszego tematu mieć zatwardziałe serca na natchnienia Ducha Świętego. Ojciec Raniero wskazał,
że życie wewnętrzne przeżywa dziś kryzys i patrzy się na nie z pewną podejrzliwością. Przyczyn takiego stanu rzeczy można szukać w samej naturze człowieka, który nastawiony jest na to, co zewnętrzne, co widzialne, a do czego zachęcają go zmysły. W obecnej kulturze rolę, którą pełniło życie wewnętrzne czy duchowe, zastępuje się przesadnie psychologią i psychoanalizą, skupiając się jedynie na podświadomości, a pomijając relacje z Bogiem. Także w życiu Kościoła po Soborze Watykańskim II ideałem nie jest ucieczka od świata, ale wychodzenie do świata. Pod tym hasłem wychodzenia do świata zamazuje się potrzebę życia wewnętrznego człowieka. Mocne słowa, tym bardziej, że nikt tu oczywiście nie neguje wartości psychologii, psychiatrii i dziedzin pokrewnych. Ale mamy dziś do czynienia także w niektórych seminariach duchowych, także w niektórych zakonach psychologizacji formacji w powołaniu, kiedy wszystko próbuje się sprowadzić i wyjaśnić do kwestii psychologicznej, a nie zwraca się uwagi na walkę duchową, na współpracę z łaską, na życie właśnie wewnętrzne. Módlmy się, kochani, idąc za tym wezwaniem kaznodziei papieskiego, byśmy byli ludźmi życia wewnętrznego. Módlmy się, by papież Franciszek i wszyscy, którzy w Kościele wyznaczają różne kierunki, kierowali się życiem wewnętrznym, więzią z Jezusem Chrystusem. Porzucenie życia wewnętrznego, mówił dalej kaznodzieja papieski, zwrócenie się w stronę tego, co zewnętrzne, to jeden z najbardziej niebezpiecznych aspektów sekularyzacji, czyli zaświadczenia. Aż do pokusy uzasadniania przez teologię, słyszycie? Uzasadniania przez teologię tego nowego kierunku, który nosi imię teologia świeckiego miasta. Przerażające to jest. Ja to czytałem chyba 3 razy i sprawdzałem jeszcze w innym źródle, czy tu nie ma jakiegoś błędu. A później go zastanawiając się głębiej, uświadomiłem sobie, bo miałem parę razy styczność z takimi teologami, ich wypowiedziami, którzy uzasadniali w takim nurcie niektóre sprawy życia wewnętrznego człowieka, że to życie wewnętrzne nie jest najważniejsze. Włoski kapucyn podkreślił także, że człowiek żyje dziś w ciągłym pędzie, w strachu przed ciszą. Szczególnie widać to wśród młodych, ale nie tylko. Ludzie w orgii hałasu, takiego używa określenia, zapominają, że życie wewnętrzne to droga do życia autentycznego. Fala życia zwróconego w stronę tego, co zewnętrzne, porywa także osoby zaangażowane w misję Kościoła. Trzeba temu zaradzić, gdyż zdaniem ojca Cantalamessy albo odnajdziemy klimat i czas milczenia oraz życia wewnętrznego, albo pogrążymy się w duchowej całkowitej pustce. Pomyśl, bracie i siostro, jak to wielkie natchnienie Ducha Świętego do prowadzenia życia wewnętrznego, które pewnie w różnej formie Duch Święty podpowiada, objawia, jak realizujesz to pragnienie. Czy nie jesteś tym, który właśnie jest oporny w przyjmowaniu, w realizacji natchnienia? Moi kochani, wielką łaską jest dla nas, że Duch Święty działa w ten sposób, że proponuje naszemu intelektowi jakieś dobro, i sposób jego realizacji, i pobudzę wolę do wykonania. To jest właśnie natchnienie. Działa w nas Duch Święty, Duch Prawdy. My sami jesteśmy także podmiotem pomysłów,
inspiracji, ale działa także w nas diabeł, kusiciel, który kusi nas do złego. On zawsze radzi nam źle. Często ubiera się w dobro, zawsze radzi nam źle. My różnie. Nieraz nasze natchnienia, inspiracje, pomysły są dobre, nieraz złe. Nawet bez pokusy diabła możemy czynić zło. Ktoś nawet bez kuszenia diabła, już na jakimś etapie, może nawet uczynić największe zło. Duch Święty, Duch Prawdy zawsze radzi nam dobrze. Aby, moi kochani, usłyszeć Ducha Świętego, być Mu posłusznym, posłusznym Jego natchnieniom, czyli działać kontra, przeciw tej postawie grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, jakim jest mieć zatwardziałe serce, twardy kark, oporne uszy, ślepe oczy na poruszenia Ducha Świętego, trzeba spełnić trzy warunki. Pierwszy, usłyszeć właściwie poruszenia, natchnienia Ducha Świętego. Drugi, odróżniać właściwie działanie Ducha Świętego od innych duchów, rozeznawanie duchowe. I po trzecie, wykonania tego dobrego natchnienia, po prostu wprowadzenia go w czyn. Jeśli chodzi o pierwszy warunek, usłyszenie poruszeń Ducha Świętego, natchnień, to ważnym jest, aby zburzyć przeszkody, które nie pozwalają usłyszeć natchnień Ducha Świętego. A są nimi rozproszenie, brak panowania nad zmysłami oraz nieuporządkowane przywiązanie do stworzeń, do świata i do siebie. Człowiek rozproszony żyje niejako na powierzchni własnego ja, a Pan Bóg stale komunikuje do głębi serca, do głębi rozumu. Stąd tak bardzo potrzebne jest kształtowanie duchowego słuchu, tej wrażliwości. Nieraz mamy takie sytuacje w życiu, że czegoś nie dosłyszymy i wytężamy słuch, żeby usłyszeć dokładnie. Pięknym jest, jak już są takie różne zwiastuny wiosny i słychać, nawet tu w otoczeniu naszego kościoła, słychać różne trele, śpiewy ptaków rano, ale nie tylko. I trzeba nieraz, jak się wytęży słuch, tu trochę szum ulicy, a tu natura. Trzeba właśnie takiego wytężonego słuchu, żeby usłyszeć w głos Ducha Świętego. I stąd potrzebna jest cisza, wyciszenie. I ta dosłowna, fonetyczna cisza, i ta wewnętrzna. Znalezienie sobie na przykład czasu w ciągu dnia, by sobie odpocząć, ale tak, żeby się wyciszyć. To nie jest nieraz łatwe, ale, moi kochani, zawsze jest możliwe. Może o różnej porze dnia, ale zawsze jest możliwe dla chcącego. Inną przeszkodą, by usłyszeć natchnienia Ducha Świętego, są zmysły, brak panowania nad zmysłami. Święty Paweł mówi o człowieku zmysłowym, że nie słyszy głosu Ducha Bożego, stąd trzeba oczyszczenia sfery zmysłowej, uwolnienia się od jej wpływu. Ludzie nieraz się oszukują, bo niby gdzieś tam słyszą z różnych źródeł, że ważnym jest życie w czystości, wolności od grzechu, ale także w kontekście szóstego przykazania. Ale niektórzy w życiu, tłumacząc, że na przykład, że dzisiaj takie czasy, że niemożliwe jest życie w czystości, starają się w miarę żyć godnie, modlą się nawet dużo, ale nie przywiązują wagi do walki o czystość. Do walki. I odpuszczają sobie. Bardzo wielka przeszkoda w usłyszeniu natchnień Ducha Świętego. Moi kochani, nieuporządkowane przywiązanie do stworzeń i siebie to sytuacja, kiedy człowiek słyszy tylko własne pragnienia. Często one są egoistyczne i nie rozróżnia natchnień Bożych. Uważa, że dobrym jest dla niego, żeby
zrobić dla siebie coś dobrego, a nie widzi w ogóle tego, bo jest pogrążony w miłości do siebie, w egoizmie, w pysze, że w ten sposób krzywdzi innych, albo przynajmniej nie staje na wysokości zadania. Na przykład matka, ojciec, który pogrąża się w oglądaniu telewizji, przeglądaniu zakupów czy innych rzeczy w internecie, a nie wysila się, nie spala się, by być dzieckiem, zainteresować się dzieckiem, pobawić się z nim, pobyć z nim, albo z nim coś oglądać. To jest bardzo ważne. Duch Święty podpowiada, kiedy poddajemy się naszej pysze, wtedy ciężej nam jest usłyszeć Jego natchnienie. Moi drodzy, drugim warunkiem, by być posłusznym Duchowi Świętemu, to rozeznawanie duchowe, odróżnienie działania Ducha Świętego od innych duchów. I wiadomo, że tu jest ważne kryterium owoców. Poznacie ich po owocach, Pan Jezus mówi. Jakie owoce przyniesie nasze działanie, jeśli rozważamy się nad jakimś zachowaniem, postępowaniem? Trzeba zapytać się o owoce, czy będą dobre dla mnie, dla rodziny, dla bliskich. Dla zbawienia ten cel ostateczny nie może znikać z naszego pola widzenia. Następnie trzeba się zapytać o świętość danego przedmiotu, przedmiotu naszego działania, tego natchnienia. Szatan nie pobudza nas do cnoty. Pobudza nieraz, nawet jest tak perfidny, do przesady w umartwianiu. Ktoś wymyśla sobie modlitwy różne i jeszcze i przeżywa to, że niedoskonale się modli, że nie wypełnia wszystkiego, skupia się na tym, a po prostu nie widzi tego, że zaniedbuje wiele innych rzeczy podstawowych, choćby obowiązka ojca, matki czy inne wynikające z jego życiowego powołania. Bywa tak. I taka rzeczywistość nieraz nam grozi, moi drodzy. Nie jest to sprzeciwienie się głębokiemu życiu modlitwy, dużej nawet ilości modlitwy, ale trzeba mądrze się nad tym zastanowić, bo zły duch jest bardzo podstępny. Ważne jest, byśmy w tym wszystkim, to kolejne kryterium rozeznawania, byli, żyli w zgodzie ze swoim życiowym powołaniem. W zgodzie ze swoim życiowym powołaniem. Na dłuższą metę życie według natchnień Ducha Świętego, rozeznawanie daje pokój serca, przynajmniej raz na jakiś czas. Człowiek jest świadomy, że czyni dobrze. Ważnym tu jest jeszcze w rozeznawaniu duchowym pokorne posłuszeństwo Słowu Bożemu, nauczaniu Kościoła, spowiednikowi, kierownikowi duchowemu. Czasem jest tak, że ktoś się spowiada i spowiednik powie jedno zdanie, a ktoś później idzie i lamentuje: proszę księdza, bo on mi powiedział tylko jedno zdanie. A jakie to zdanie było? Posłuchałaś, posłuchałeś. Może nawet w tym jednym zdaniu, kiedy jest duża kolejka, kiedy są spowiedzi takie bardziej, jak to się mówi, masowe, może na tym jednym zdaniu trzeba się szczególnie skupić i przemodlić go na adorację, a nie narzekać. Czasem bywa i tak, że w czasie sakramentalnej spowiedzi no ciężko jest, żeby ksiądz doszedł do głosu. Przemyślmy taką postawę. Kierownictwo duchowe, spowiedź i posłuszeństwo. Moi drodzy, i trzecim aspektem, warunkiem posłuszeństwa Duchowi Świętemu, Jego natchnieniom, jest wprowadzenie w życie, wykonanie. Po prostu zrób to, uczyń. Nie narzekaj, że ci się nie dało raz, drugi raz. Może
za piątym razem się uda. Ale uczyni to. Po prostu to zrób. Usłyszenie głosu Ducha Świętego, rozeznawanie duchowe, czy to Bóg mówi do mnie, czy kto inny, i wykonanie to warunki posłuszeństwa Duchowi Świętemu i Jego natchnieniu. Słuchając tych słów, ufam, że wiele odnieśliście do swojego życia. Ufam, że niektórzy doświadczyli prawdy, że kto rozmyśla nad prawem Pana, nad Ewangelią, przyniesie owoc we właściwym czasie. Nie wolno się smucić z tego powodu, że nie od razu widzimy owoce wnikliwego rozważania Słowa Bożego. Nie można się smucić tym, że jeśli Pan Jezus uzdrawia duchowo, bo to jest najważniejsze uzdrowienie, ale także i fizycznie, że nieraz nie dokonuje się to od razu. Bardzo często u wielu ludzi uzdrowienia duchowe i fizyczne to proces, a niestety u wielu ludzi Pan Bóg daje łaskę uzdrowienia, ale ona przepada, bo człowiek nie przyjmuje. Bo na przykład nie nawraca się i nie przebacza. Grzechy nieprzebaczenia z serca są bardzo częstym powodem braku uzdrowienia i duchowego, i fizycznego. A Pan Bóg delikatnie, Duch Święty składa te natchnienia, przypomina przez różne osoby, przez myśli na modlitwie, przez różne inspiracje, a ktoś tak trwa latami i tłumaczy sobie, wymyśla sobie setki argumentów, że przecież ja nie ustąpię. Ja pokażę, jaka jest prawda. Ja przecież się modlę, przyjmuję Pana Jezusa, spowiadam się, a On do kościoła nie chodzi. Osąd. Jad osądu, kłamstwa, który dzisiaj wybrzmiał w Ewangelii bardzo mocno. Tacy jesteśmy, moi kochani. Ktoś parę razy otrzymuje natchnienie na modlitwie, na adoracji od innych osób, żeby tak nie jątrzył już, nie krytykował. A on dalej zawsze musi wbić jakieś szpilki. Do niego musi należeć ostatnie zdanie. Już nikt o to zdanie go nie prosi. Już nieraz, już niektórzy nawet modlą się w rodzinie czy w jakiejś innej społeczności. Boże, żeby znów coś nie powiedział. A on jest znowu na końcu swoje zdanie. Bo jest najmądrzejszy, najmądrzejsza. A Duch Święty delikatnie, subtelnie mówi, podpowiada. Udaj się w pokorę. Zamilknij. Przemienisz świat, kiedy zaczniesz przemieniać swoje serce. Natchnienia Ducha Świętego są potężne, życiowe, dotyczące naszego życiowego powołania, jego wierności, takie można powiedzieć strukturalne, ale są i te związane z każdym miesiącem, tygodniem, dniem. Są nawet dotyczące takich małych, subtelnych spraw. Może takich nawet bardzo zwykłych, prozaicznych. Jaką postawę duchową, fizyczną przyjąć w czasie modlitwy, by się nie dyspensować w jakimś wygodnym siedzeniu, by przez to przysypiać, by się nudzić, patrzeć na zegarek. Kaznodzieja powinien patrzeć na zegarek, żeby nie przesadzić. Moi kochani, różne są natchnienia Ducha Świętego. Prośmy dzisiaj mocno przez przyczynę Matki Najświętszej, przez przyczynę świętego Józefa, który był tak bardzo wrażliwy na głos Boży, czy w śnie, jak mówi ewangelista Mateusz, czy na modlitwie, który tak bardzo
zatroszczył się swoim ojcowskim sercem o Maryję i o poczętego z Ducha Świętego Jezusa. Ja jestem nim bardzo zafascynowany, świętym Józefem, bo jest to mój patron zbierzmowania, ale także podziwiam jego ogromne zaufanie do Boga, które powinno nam towarzyszyć, kiedy chcemy wprowadzić w życie, wykonać natchnienie Ducha Świętego. Bo nieraz nie wiemy. Są takie sytuacje, że nie wiemy, czy to jest z Ducha Świętego, ale widzimy to, co powiedziałem na początku, kryterium rozeznawania. Widzimy, że owoce będą dobre. Zaufajmy wielkodusznie. Na zakończenie, w związku z wiernością, natchnieniem Ducha Świętego, pragnę przytoczyć świadectwo, wspomnieć tylko o nim, pewnego młodego człowieka, który doświadczył miłości Pana Boga przez to, że pozwolił sobie skruszyć w sobie chytrość, chciwość na pieniądze i nie tylko. Będąc na jednych z rekolekcji, usłyszał właśnie kazanie o hojności, która jest przeciwieństwem chciwości. I zobaczył tą swoją nędzę, że na każdym kroku przy różnych okazjach ciągle prowadzi tak zwaną politykę grabi, czyli pod siebie, do siebie. Jak ktoś pamięta, zna jeszcze to dzisiaj już stare urządzenie reliktowe, pod siebie. I usłyszał takie zdanie, że jałmużna, która musi boleć, zakrywa wiele grzechów, ale łamie także w nas tą skorupę. To nie tylko chodzi o kwestie materialne, ale także czasu i inne. I poszedł za tym i zaczął się proces jego duchowego uzdrowienia. Bądźmy zatem wiernymi natchnieniom Ducha Pana, który stale przemawia, puka do naszych serc. Amen.